Rozwiąż równanie kwadratowe. Minus 7q kwadrat plus 2q plus 9 równe 0. Więc celem tego filmiku jest pokazanie Ci, jak stosujemy wzory na pierwiastki równania kwadratowego. Więc teraz przypomnę te wzory. Więc kiedy mamy równanie kwadratowe, x kwadrat plus x równa się 0, prawda? To tak, standardowo te współczynniki przy x kwadrat, współczynnik przy x kwadrat oznaczamy przez a. Taki to jest zwyczaj. Współczynnik przy x oznaczamy przez b, a ten wyraz wolny oznaczamy przez c. I wtedy istnieją wzory, które wyrażają rozwiązania tego równania przez współczynniki a, b i c. I tak. Trzeba policzyć coś, co się standardowo nazywa deltą lub wyróżnikiem tego równania i oznacza przez deltę. I to jest liczba, która jest równa b kwadrat minus 4ac. I wtedy wzory na rozwiązania są dwa pierwiastki x1, powiedzmy, który jest równy minus b plus pierwiastek właśnie z tej delty podzielony przez 2 razy a. No i drugie rozwiązanie x2 równa się również taki ułamek, to jest minus b, tylko zamiast plus pierwiastek z delty jest minus pierwiastek z delty przez 2a. No i to są te wzory na rozwiązania równania kwadratowego. No i teraz musimy je tylko zastosować w naszym przypadku. No u nas niewiadoma nazywa się nie x, tylko q, ale to nie ma znaczenia, więc musimy rozpoznać. Więc tak, a to jest współczynnik przy niewiadomej do kwadratu, czyli to jest a, czyli a jest równe minus 7. Z kolei b to jest współczynnik przy niewiadomej w pierwszej potędze, czyli b jest równe 2. I c to jest ten wyraz, który jest wolny, czyli c jest równe 9. Czyli teraz tak, musimy policzyć wyróżnik, czyli delta równa się b kwadrat, czyli tak, 2 do kwadratu plus 4 razy a, czyli razy minus 7 i razy 9. Dobrze, czyli delta równa się 4 b kwadrat minus 4ac, prawda? Tutaj się pomyliłem, powinno być minus. O, czyli jest minus 4 razy minus 7, czyli to jest plus 28 razy 9, czyli to jest minus 4 plus 9 razy 28. Policzmy, ile to jest 9 razy 28, to jest 9 razy 20 plus 9 razy 8, czyli 180 plus 72, czyli 252. Czyli to jest 4 plus 252, czyli 256. No i teraz musimy policzyć pierwiastek z 256. No, ja pamiętam, ile to jest 16. Teraz każdy może sprawdzić, czy to jest rzeczywiście 16. No dobrze, i teraz te wzory x1 równa się, tak, minus b, czyli minus 2 plus 16
I wszystko jest dzielone przez 2a, czyli przez 2 razy minus 7. No i to jest ile? Minus 2 plus 16 to jest 14, podzielone przez minus 14, czyli 1. No i x2. Minus 2. Minus 16. Podzielone przez to samo, czyli 2 razy minus 7. Czyli to jest minus 2 minus 18 podzielone przez minus 14. No to jeszcze przez 2 można skrócić. To jest przede wszystkim przez minus. Tak. To jest 9 siódmych. No, czyli to jest 9 siódmych. No i sprawdźmy jeszcze, że rzeczywiście dostaliśmy dobre rozwiązania. Czyli tak, x1 jest równe minus 1, tutaj zapomniałem, tu jest minus 1, czyli tak, minus 7 razy minus 1 do kwadratu plus 2 plus razy minus 1 plus 9, czyli to jest minus 7 minus 2 plus 9, czyli to jest 0, rzeczywiście. I jeszcze drugie to jest tak, minus 7 razy 9 siódmych do kwadratu, potem jest plus 2 razy 9 siódmych i plus 9 to jest tak, minus 7 razy, tu jest 81 przez 7 razy 7 plus 18 siódmych plus 9. I to jest, no tutaj 7 jedno można skrócić, czyli to jest minus 81 siódmych plus 18 siódmych i 9 razy 7 to jest 63, czyli plus 63 siódme. I teraz 18 plus 63, 20 plus 63 to było 83, to jest o 2 mniej, czyli to jest minus 81 siódmych plus 81 siódmych, czyli rzeczywiście 0. A więc pierwiastkami tego równania są liczby minus 1 oraz 9 siódmych.